Cześć Wam, ja jestem Paweł. Dzisiaj kolejny odcinek vloga. Tym razem nie będziemy rozmawiali o pogodzie. Tym razem nie pogoda, chociaż tak naprawdę, jeżeli tak wyjrzeć za okno, niewiele się zmieniło. W dalszym ciągu ponuro i lepiej bym został w domu, szczerze powiem. Dzisiaj chciałem porozmawiać, a właściwie pokazać Wam moją bardzo fajną dekorację, którą zawsze widać w tle. Gdzieś tam. O tak. Chodzi o akwarium. Tak jest. Mój podwodny mały świat. Akwarium ma jakieś 52 litry. I mam już prawie rok. Prawie rok, tak. Mam szczerze, niewiele przy nim robię. Co jakiś czas może wymienię wodę. Ale system, który tam się stworzył, ten mały system, tak, małe środowisko, wymaga tylko tego, żeby co jakiś czas zmienić wody i tak naprawdę nakarmić ryby. Nic więcej. Jeżeli chodzi o czyszczenie, już w ogóle nie czyszczę od bardzo dawna. Wszystko samo się czyści dzięki ślimaku. I to właśnie ślimaka Wam pokażę na samym końcu. Z tego względu, że jest naprawdę mały, ale bardzo ohydny. Bardzo ohydny dosyć, no, przynajmniej niektórzy tak uważają. Według mnie jest śliczny, ale to Wy ocenicie, w razie czego od razu mówię, pod koniec materiału fragment z akwarium dla ludzi o naprawdę mocnych nerwach. Zacznę od tego, co jest najładniejsze, czyli same ryby. Możecie je zobaczyć gdzieś tutaj w rogu ekranu, strasznie szybko śmigają, nie wiem co to w ogóle za gatunek nawet, nazwami landrynki. Z tego względu, że mają takie soczyste kolory. Kolejny gatunek, to już wiem, to są neonki. I też ciężko było je nakręcić, bo bardzo szybko wszystko się porusza. Tym bardziej, jeżeli przybliżymy kamerkę na makro wszystko, tak? Czyli w tym momencie mam tam przybliżenie, nie wiem ile, kilkadziesiąt razy. No to jak to zacznie pływać, to jest masakra. Jest jeszcze glonojad, jeden. Były dwa. Niestety drugi się przeżarł za bardzo. Glonojada, nie wiem czy to wstawię zdjęcia, czy uda mi się tutaj wstawić jakiś krótki materiał. Strasznie szybko się poruszał. Praktycznie niemożliwe, żeby go ująć kamerą. Dobra, co tam jeszcze? No, muszę zobaczyć na monitor, jakie tam jeszcze filmy mam dla Was. A, no i na koniec właśnie ślimaczek. Ślimaczek, czyli świderek. Tak się nazywa. Nie, że ja tak nazywam, tylko taki gatunek. Tak się nazywa, pospolicie świderki. Możecie go zobaczyć znowu tutaj w rogu ekranu. Sami możecie ocenić, czy to jest piękne, czy nie. Wrzucimy w takim razie na pełny ekran i zobaczcie teraz z bliska. Taka śmieszna trąbka. No nietypowy ten ślimaczek jest. Taka trąbka, taka, nie, śmiesznie się porusza, te śmieszne usta takie ma, tak ciamka strasznie. No ale dobra. Ogólnie rzecz biorąc miałem jeszcze skalary, ale skalarów już nie ma. Było ich 5, zostało 0. Skalary są zbyt delikatne, zbyt wrażliwe, zbyt wymagające co do hodowcy. No, że nie jestem jakoś specjalnie uzdolnionym hodowcą, dlatego wszystkie padły. Myślałem też nad welonkami. Welonki są śmieszne, ale niestety bardzo zanieczyszczają zbiornik. Dlatego pozostałem przy tych landrynkach i neonkach. No i oczywiście kilkadziesiąt, czy prawie już kilkaset ślimaków, które czyszczą to akwarium. Dzięki czemu skrobaczka do szyb leży w szufladzie, nie jest używana już naprawdę od bardzo dawna. Wyłącznie, tak jak wcześniej mówiłem, wymieniam tylko wodę i raz dziennie troszeczkę tam sypnę. Najlepsze co może być, najlepsze zwierzę. Nie hałasuje, nie śmierdzi i nie trzeba przy nim dużo robić, niewiele kosztuje. Polecam. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach.